pomógł, wszystko, zawiesł na trening. Nie, no wiadomo, że fajnie. Karmił. Udało się pozyskać dwóch bardzo doświadczonych zawodników. To Wojtek Konsorge, który przyszedł do nas z Polonii Środa Wielkopolska, i Sergiej Kriwiec. Bardzo wartościowe wzmocnienia dla całego zespołu, jak i tych młodych zawodników. Na pewno podniosą rywalizację w zespole i tego chcieliśmy. Jestem o tym przekonany, że podniesie to jakość całego zespołu, jak i pchnie indywidualnie pozostałych zawodników do lepszego rozwoju. Raz, od następnego. No, Sergiej jest dobrym zawodnikiem i to przez te lata nic się nie zmieniło. Jest troszkę starszy, bardziej doświadczony, ale to cały czas ten sam Sergiej. Jest zawodnik, który na pewno ma dużo jakości i może nam bardzo pomóc w celu, jakim jest utrzymanie, więc nie za dużo się zmienił, ale myślę, że się przyda. Bardzo duży będzie miał wpływ na młodych zawodników, którzy chcielibyśmy, żeby w przyszłości dołączyli do pierwszego zespołu, żeby ponosili swoje umiejętności, i na pewno taka osoba związana z Lechem, która zdobyła Mistrzostwo Polski, to jest niesamowity wzór do naśladowania i bodziec, motywacja dla reszty zespołu do ciężkiej pracy, żeby osiągnąć tyle, co Sergiej. Tak jest! Super! Wiadomo, że to jest trochę takie nowe doświadczenie, ale fajne. Fajnie pracować z młodymi, może trochę odmładzieję się też. Mam teraz chęć zagrania jeszcze, mam siły, żeby tylko bez kontuzji. Także to jest najważniejsze, żeby było zdrówko, i mam nadzieję, że pomogę drużynie. Jest to zawodnik na pewno bardzo dobry w grze w defensywie, wysoki, gdzie na pewno chcemy wzmocnić tutaj wzrost naszego zespołu, bo trochę to kulało w tamtej rundzie. Natomiast bardzo mocny i agresywny w doskoku, w grze, w kontakcie z przeciwnikiem. Taki nieprzyjemny typ, jak to się mówi, ale też zawodnik ograny, doświadczony i taki pozytywny lider, gdzie na pewno bardzo fajnie dyryguje linię obrony, jest głośny, podpowiada, co czasami tym młodym zawodnikom jest potrzebne. Jest to zawodnik, który jeszcze parę ładnych lat może pograć w piłkę i na pewno jego ambicje są takie, żeby piąć się w górę, i ma ku temu okazję w wielkim klubie, w drużynie rezerw, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Wiele lat spędziłem w Poznaniu, aczkolwiek jestem z Mosiny, jednak wiem, ile znaczy ten klub dla całej Wielkopolski. Jest to największy klub w Polsce i myślę, że nie mogłem po prostu odmówić. Mamy tu kilku naprawdę doświadczonych zawodników, którzy spędzili na boiskach ekstraklasy, na boiskach w europejskich pucharach, więc tutaj tego doświadczenia nam na pewno nie zabraknie.